Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy rozmawiali na kolejny, wydaje mi się, dość ciekawy temat. To znaczy poruszymy kwestię związaną z projektowaniem wybiegu i projektowaniem kurnika. Wiem, że na obecną chwilę no, mamy zimę i raczej nikt nie myśli o tym, jak zaprojektować kurnik czy wybieg od nowa. Natomiast chcę wam podać takie najważniejsze informacje, o czym czasami bardzo często zapominamy jako hodowcy, a teraz szczególnie w tym okresie zimowym jesteśmy w stanie sobie pewne rzeczy przypomnieć i po prostu później, kiedy przyjdzie wiosna, lato, będzie nam dużo łatwiej tą hodowlę zacząć, czy w ogóle ją kontynuować, bo czasami o pewnych rzeczach po prostu zapominamy, a one są w hodowli kluczowe. Także już nie przedłużając, oczywiście zapraszam was do oglądania, do zostawiania łapki w górę i subskrypcji. No i pierwszym takim punktem, słuchajcie, najważniejszym, oczywiście zajmiemy się na początku wybiegiem, potem przejdziemy do kurnika. Jeżeli chodzi o wybieg, to opcja jest taka i powinno, słuchajcie, tak być zawsze, że wybieg jest jak najbardziej zlokalizowany przy kurniku, po to, żeby kurka mogła się zawsze do tego kurnika schronić, wtedy, kiedy jest zimno, wtedy, kiedy jakiś ewentualnie drapieżnik ją atakuje, kiedy wiemy, że kurnik jest domem dla kur, po prostu jej wtedy jest dużo łatwiej, ona się wtedy czuje dużo bezpieczniej, więc staramy się zapewnić możliwie jak najszybsze dojście kury z wybiegu do kurnika. Punkt numer jeden. Punkt numer dwa, pamiętajcie, bardzo ważne, jeżeli chodzi o wybieg, nie oszczędzamy na ogrodzeniu. Na czym jak na czym, ale na pokarmie dla drobiu i na ogrodzeniu oszczędzać nie powinniśmy. Dlaczego nie powinniśmy? No przede wszystkim, słuchajcie, mamy tutaj parę punktów. I pierwszym chyba takim wydaje mi się najważniejszym punktem, na który powinniśmy zwrócić uwagę jako hodowcy, to jest oczywiście to, że to ogrodzenie powinno być w miarę możliwości bardzo wysokie. Co mam na myśli? Co najmniej, słuchajcie, 1,60 m, ponieważ jeżeli mamy kury typu lekkiego, one po prostu będą nam przefruwały. Powinny mieć tak gęsto osadzone oczka w siatce, jeżeli oczywiście to będzie siatka, słupki tak dobrze wbite, żeby nic tego nie ruszyło, natomiast żeby żadne zwierzę się nie przedostało. Bardzo ważne. I tu nie mówimy tylko o dzikich zwierzętach, ale nawet o jakichś psach, które mamy u siebie w gospodarstwie, czy też innych, no jakichkolwiek zwierzętach, które możemy udomowić. Kolejny punkt, bardzo ważny, jeżeli chodzi o wybieg, słuchajcie, to jest odpowiednia ilość miejsca. I tutaj nie da się założyć, ludzie mi mówili, że chcą mieć 3 metry na kurę, 10 metrów na kurę, nie wiedzą ile powinno tych metrów być. Wiadomo, że im więcej, tym lepiej, wtedy kura wam po prostu, ten wybieg będzie się dłużej zużywał, to znaczy nie będzie tak, że po tygodniu wybieg będzie wyglądał jak pobojowisko, tylko im więcej tego miejsca, tym kury też będą się czuły bardziej komfortowo. Niektórzy ludzie robią sobie tak zwane miejscówki, czyli po prostu dzielą wybieg na dwie strefy i wpuszczają najpierw kury w jedną strefę, potem sieją trawę z drugiej strony i tak na zmianę, aż ta trawa odrasta. Pamiętajcie, co kluczowe, żeby na wybiegu był piach, może być ziemia. Oczywiście super i pożądane jest, żeby była trawa, która i tak pewnie cały czas się nie utrzyma. Natomiast nie wyobrażam sobie, słuchajcie, mieć jakiejkolwiek kostki, jakiegokolwiek betonu, nic, co byłoby twardym podłożem, żeby kury nie mogły grzebać. Kura jako ptak grzebiący potrzebuje tego i musimy jej starać się to dostarczyć. A druga rzecz, nie powinniśmy odbierać sobie szansy tego, że kura zje jakieś białko, że kura zje jakieś dżownice, jakieś robaki. To jest bardzo ważne, słuchajcie, dla drobiu, to jest bardzo istotne, więc tutaj musimy jako hodowcy zdawać sobie z tego sprawę, tak samo jakieś witaminki na wybiegu. Kury tego po prostu potrzebują, więc musimy o tym pamiętać. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o wybieg, słuchajcie, to jest sypnięcie kurą, jeżeli macie nawet trawę, trochę piasku. I teraz zapyta mnie ktoś, po co ten piasek kurom? No przede wszystkim dlatego, że kury sobie robią kąpiele piaskowe, raz, że dla przyjemności, a dwa, żeby się oczyścić z tych różnych robaczków, które po nich chodzą i tak dalej. Także to też jest bardzo istotne. Niedużo jakoś tego piachu, wystarczy, słuchajcie, nawet metr na metr albo pół metra na pół metra. Nie potrzeba jakoś bardzo dużo tego sypać kurom. No i oczywiście kluczowe, o czym chyba nie muszę mówić, woda, czyli jakieś poidło i karmidło na tym wybiegu znaleźć się musi. Polecam zrobić, słuchajcie, zadaszenie, które szczególnie kiedy będzie bardzo padało albo będzie wiało, zrobić jakąś osłonę po bokach, żeby kurka miała swobodę, żeby mogła sobie zawsze gdzieś tam wychodzić i żeby mogła mieć po prostu w miarę komfortowe warunki. No i oczywiście zwróćcie uwagę na to, jakie rośliny, jaką roślinność macie w kurniku, ponieważ może okazać się, słuchajcie, wyjdę, może wam pokażę, o co chodzi dokładnie, żeby wam było łatwiej. Może okazać się, że
moi drodzy, na wybiegu będą takie rośliny albo takie drzewa, które są dla kur trujące, więc też musimy to zweryfikować, ale to wszystko macie u mnie na kanale, możecie sobie film odszukać i będziecie wiedzieli, o co chodzi. No i oczywiście polecam zrobić tak zwany podwójny wybieg, czyli oddzielić oddzielnie z jednej strony, słuchajcie, siatką i z drugiej, ze względu na to, że po prostu jeżeli mamy młode kury, z jednej strony będą młode, a z drugiej starsze, to po prostu szybciej się do siebie przyzwyczają, więc to jak najbardziej Wam polecam. Fajnie jest zrobić jakieś okienko, dwa wyjścia dla kur, żeby z jednej strony wychodziły, z drugiej, ale to już oczywiście jak ktoś chce. No i jakieś zadaszenia, jakieś daszki. Po pierwsze, żeby kury się mogły chronić przed drapieżnikiem, a po drugie, słuchajcie, to też bardzo ważne, jeżeli nawet mam jakieś rozłożyste drzewo, to fajnie, ponieważ jak będzie gorąco, kurka sobie wyjdzie, zawsze będzie miała trochę tego cienia, będzie jej chłodniej. Także super sprawa. No i jeżeli to zrobimy, to wybieg mamy praktycznie zaprojektowany na 100%, nic więcej kurom raczej potrzebne nie będzie. Oczywiście warto jeszcze pomyśleć o jakiejś wolierze na górze, żeby po prostu można było zrobić w miarę możliwości osłonę, gdyby właśnie jakiś drapieżnik chciał się przedostać i żeby kury już były maksymalnie bezpieczne. To są takie siatki, słuchajcie, czy to gumowe, czy jakieś materiałowe można przewiesić i to też jak najbardziej powinno wystarczyć. Natomiast ogrodzenie, słupki, słuchajcie, to jest obowiązek i tutaj 1,60 m co najmniej musi być, ponieważ no, możecie pożegnać się z hodowlą, szczególnie kiedy mieszkacie blisko lasów, blisko jakichś terenów zalesionych, no jakieś tam zwierzęta mogą się do kur, przysłowiowo mówiąc, pchać. Ok, więc już wybieg mamy, na wybiegu wiemy, co mamy robić, wiemy, kiedy kury wypuszczać, wiemy, jak ten wybieg projektować i tak dalej, więc przechodzimy do kurnika. Z kurnikiem, słuchajcie, oczywiście mamy parę możliwości. Możemy zrobić kurnik po taniości, na przykład przerobić z jakiegoś pomieszczenia gospodarskiego, z jakiejś małej hali, z magazynu, no z czego tylko chcemy. Są kurniki oczywiście gotowe, które kosztują po parę tysięcy złotych, ja ich za bardzo nie polecam. Oczywiście one są do takich, tak mi się wydaje przynajmniej, do osiedli, jeżeli ktoś ma małą działeczkę i chce sobie postawić taki kurnik na 3-4 kurki, wtedy on tylko ładnie wygląda, ale raczej swojej funkcji nie spełnia. No i najbardziej pożądanym będą oczywiście kurniki murowane, już takie zrobione z prawdziwego zdarzenia, na przykład z jakąś tam blachodachówką i tak dalej. Natomiast to wiem, że to są bardzo drogie opcje i my pewnie też byśmy sobie raczej nie mogli na to pozwolić, chociaż w sumie gdyby nie to, że tu wcześniej była obora i to zostało przeprojektowane, więc kury mają naprawdę ten kurnik bardzo duży. Jak na tyle kur, to i tak jest dobrze. Natomiast wiem, że są kurniki też drewniane, więc jak i każdy, kto chce, może sobie zrobić. Można zrobić po taniości, ja nie polecam, słuchajcie, kupować gotowych, ponieważ to się wydaje bardzo dużo pieniędzy, a można zrobić samemu albo nawet kupić jakiś tam nawet drzewo, słuchajcie, w tartaku też Wam mogą coś takiego zaprojektować. Zresztą mamy XXI wiek, pomysłów jest bardzo dużo. Zwróćcie uwagę tylko, żeby, słuchajcie, to nie był jakiś na przykład garaż blaszany, ponieważ nieraz słyszałem o przypadku, że na początku w lato było bardzo gorąco, ta blacha się nagrzewała, a zimą było bardzo zimno, więc pamiętajcie też, żeby jakoś to tam ocieplić, no po prostu zrobić to wszystko z głową. Oczywiście obowiązkowo musi być jakieś jedno okienko i najlepiej nie na tej samej ścianie, co są drzwi, tylko z drugiej strony, ze względu, słuchajcie, na to, żeby był delikatny przewiew, a nie przeciąg. Przeciąg jest bardzo szkodliwy dla kur, o czym już Wam mówiłem nieraz. Kolejna bardzo ważna rzecz, to jest izolacja tego kurnika, no i oczywiście w kurniku murowanym ja takiego problemu może nie mam, ewentualnie z dachem mieliśmy, ale jak widzicie, wszystko jest wykonane dobrze. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o kurnik, słuchajcie, i o... zaraz przejdę oczywiście jeszcze do środka, Wam przedstawię, natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane z izolacją, no to w przypadku kurników murowanych, czy też z cegły, czy z czegokolwiek, no takiego problemu nie mamy. W przypadku kurników drewnianych, tutaj się zwracam, drzwi. Na drzwiach, słuchajcie, też nie ma co oszczędzać, drzwi powinny być solidne, oczywiście nie muszą być za parę tysięcy złotych, my tu też się wykosztowaliśmy za te drzwi. Jak widzicie, one są bardzo grube, ale bardzo dobrze chronią przed zimnem. No i oczywiście to, co polecam, to jest zrobienie tych drzwi, jeżeli już macie duże drzwi, to zrobienie jakiegoś małego okienka, żeby kurki mogły sobie wyjść, kiedy chcą, i żeby też tego zimna tyle nie wpadało do kurnika, a ciepło, żeby się nie ulatniało. Kolejna bardzo ważna rzecz, to już na początku przemyślałbym temat związany ze sprzątaniem. Jeżeli ja Wam mówiłem i należy to robić co najmniej, no tak 2-3 razy w tygodniu, co 2-3 tygodnie, no to przede wszystkim musimy jakoś się dostać do tego kurnika, więc fajnie by było, gdyby było normalne wejście, gdybyśmy mogli normalnie w tym kurniku wysprzątać. Pytaliście mnie, ile miejsca. No tu też nie ma reguły, tam się przyjmuje, że 5 metrów, 6 metrów na kurę. Wiadomo, że im więcej, tym kura jest bardziej, czuje się komfortowo, ale też z drugiej strony musimy, słuchajcie, brać pod uwagę, że będzie po prostu zimniej. Im jest mniej kur na metrze kwadratowym, tym będzie im cieplej.
To, co polecam, oczywiście musi być karmidło, poidło. Nie muszą być to, słuchajcie, jakieś profesjonalne, wystarczy drewniane, wystarczy zużyć jakieś miski, cokolwiek, co tylko macie. Musi być grzęda. O, tutaj belka akurat nam spadła, będę musiał to poprawić. Nieplanowane to było na film. No i oczywiście gniazda, które też taką, my mamy akurat szafę gniazdową tutaj. Tutaj mamy szafę gniazdową, pokażę wam, o, proszę bardzo. Ale też takie skrzyneczki są pożądane, jeżeli ktoś chce, to już we własnym zakresie. Pamiętajcie, że jak projektujecie grzędę, to też zwróćcie uwagę na to, żeby kura na kurze nie siedziała, ale żeby nie było za blisko. Mniej więcej przyjmuje się, jakbyście posadzili jedną kurę na drugiej, to co szczebelek właśnie tak się powinno to projektować. Najlepiej te żerdzie zrobić takie półokrągłe, nie żadne kwadratowe czy trójkątne, ponieważ może okazać się, że po prostu kurom będzie bardzo niewygodnie i będą sobie kaleczyły skoki, czyli nogi u drobiu. Okej, kolejna rzecz to jest oczywiście ściółka. Tutaj mamy mnóstwo do wyboru. Na ściółce też bym nie oszczędzał, ale ona też nie jest jakoś bardzo droga. Ja polecam słomę, ale można wykorzystać siano, jakieś wióry, trociny, co tylko chcecie. Też nie polecałbym, nawet jeżeli podłogę macie drewnianą czy jakąś murowaną, lepiej tej ściółki dać więcej, raz, że będzie kurom cieplej, a dwa, że będą mogły sobie trochę pogrzebać. Nie każdy będzie miał jakiś tam, powiedzmy, piach w kurniku, czy też właśnie ziemię. Okej, kolejna bardzo ważna rzecz, słuchajcie, to jest oświetlenie. Już tutaj mówiłem nieraz o tym, jakie oświetlenie wybrać, natomiast kluczowa kwestia jest taka, żeby ono w ogóle było, ponieważ jeżeli ono jego nie będzie, to kury będą wam się bardzo słabo niosły, no i też zaburzymy trochę ten cykl udrobiu, więc tutaj polecam wam, żebyście mimo wszystko mieli chociaż jakąś małą żaróweczkę w tym kurniku pociągniętą. To też nie są jakieś wielkie koszty, a warto to mieć. No i oczywiście, słuchajcie, nie zapominamy o czymś takim jak dach. Tak pół żartem, pół serio mówię, natomiast to jest bardzo istotne. U nas w kurniku, jeżeli chodzi o dach, no jest dobrze wszystko zaizolowane, ale wiem, że u was bardzo dużo ciepła właśnie wychodzi przez dach, że dół ładnie zabezpieczacie, a potem się okazuje, że są w dachu jakieś dziury albo coś nie styka, więc też warto, szczególnie przed sezonem zimowym. No teraz już mamy zimę, ale warto jest to wcześniej sprawdzić. To są takie podstawy, jeżeli chodzi o kurnik. Oczywiście jak wpiszecie sobie rodzaje poidła czy karmidła dla kur, to wyskoczą wam moje filmy, gdzie opowiadam o tym, jakie poidło wybrać, jakie karmidło, jakie mamy rodzaje i tak dalej. Ale to nie jest najważniejsze. Ważne jest, słuchajcie, to, żebyśmy wiedzieli, jak się tym drobiem zajmować. A kury, wierzcie mi, nie potrzebują karmidła czy poidła za 1000 zł. Wystarczy im jakieś zwykłe za 50 albo nawet jakieś wykorzystane coś po domowemu. Także z takich ważniejszych informacji pamiętajcie, żeby raczej nie trzymać kur z innymi zwierzętami, no chyba, że nie macie takiej innej możliwości. Lepiej, żeby te kurki mimo wszystko w tym kurniku były same. No i co też bardzo istotne, jeżeli chodzi o gniazda, to jeszcze wam powiem na koniec. Jak projektujecie gniazda, to zwróćcie uwagę, żeby gniazda były na wprost ściany, jak kura usiądzie, a nie na wprost drzwi, ponieważ to może ją dekoncentrować. Jeżeli ona wie, że stamtąd wychodzi albo stamtąd może ktoś wejść, to może to zaburzyć nieśność i po prostu kury się będą stresować. To wam tak mówię, żebyście wiedzieli po prostu z doświadczenia. My też kiedyś o tym nie wiedzieliśmy, a potem się okazało, że ta nieśność się bardzo poprawiła, więc to też jest ważne, żeby o tym nie zapominać. Tak się zastanawiam, powiedziałem o grzędzie, o gniazdach. Jeżeli chodzi o grzędy, to też mamy różne możliwości. Nie musicie projektować takie jak moja, ta czy ta. Wystarczy, słuchajcie, możecie kupić oczywiście gotową, co wydaje mi się nie opłaca, bo zbić parę desek to też nie jest jakiś problem. Chyba, że ktoś chce, no to jak najbardziej można. Jeżeli macie 4 czy 5 kurek, to wiadomo, że nikt nie będzie robił takiego kurnika. Natomiast nawet jak macie malutki kurnik taki, że wy nie możecie wejść, tylko na przykład ręką musicie przegarnąć tą ściółkę, żeby posprzątać, to też jest jak najbardziej ok i te wszystkie rady działają, tylko wtedy robimy to na mniejszą skalę. Więc podsumowując dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, słuchajcie, że po tym odcinku każdy już będzie wiedział, jak zaprojektować wybieg, jak zaprojektować kurnik, co się powinno znaleźć na wybiegu, w kurniku. Teraz mamy ten sezon zimowy, kiedy to nagrywam, więc będzie czas na przemyślenia, będzie czas, żeby się zastanowić, co robić wiosną, co robić latem. Oczywiście można i robić to teraz, ale wydaje mi się, że wtedy będą bardziej sprzyjające warunki. Na dzisiaj tyle, prośba oczywiście o łapeczkę w górę i subskrypcję, no i widzimy się, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.